dochody w tym budżecie na 2025 rok to jest w sumie prawie 9 miliardów złotych. Z tego dochody własne to 3 miliardy złotych, 5,5 to udział w podatkach PIT i CIT, 500 milionów to są subwencje, dotacje, 50 to środki ze źródeł zagranicznych. I to jest oczywiście dobra wiadomość, że one cały czas rosną. Natomiast no, musimy mieć świadomość, że po pierwsze inflacja to jeden z czynników, który to powoduje. Natomiast oczywiście też Kraków się rozwija gospodarczo i ta podstawa z CIT-u, z PIT-u również rośnie. Wzrastają również wydatki bieżące. Wzrastają z 8 miliardów 300 milionów do 8 miliardów 500 milionów, czyli o 200 milionów złotych. 41% wydatków bieżących miasta to jest edukacja. I to są wydatki sztywne. To są wydatki, które wynikają wprost z ustaw. To są pensje nauczycieli. Jeżeli ktoś chciałby, żebyśmy tam oszczędzali, to de facto wiązałoby się to z zamykaniem szkół i oddziałów. Drugi, dalszy segment tych wydatków to są wydatki transportowe. To są wydatki na tramwaje, na autobusy, na kontrakty z MPK, z Mobilisem. Gospodarka komunalna, ochrona środowiska, tutaj to jest w sumie 9% budżetu. Tutaj też jest wzrost tych zadań. Jeżeli chodzi o pomoc społeczną, to jest 6% i tutaj jest spadek. Ale jest spadek dlatego, że nie są tutaj jeszcze zapisane dotacje, które zostaną pozyskane w trakcie roku. Kolejny segment to rodzina, tutaj podobna sytuacja, 40 milionów złotych mniej zapisanych w budżecie, ale znów zadania zapisane są obligatoryjne i nie ma jeszcze zapisanych kwestii dotacyjnych. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne, ta suma to jest 940 milionów, są wydatki na transport, to jest 30%, pomoc i integracja społeczna to jest 115 milionów, to jest około 10%, ochrona i kształtowanie środowiska 110 milionów, też około 10%, sport i rekreacja jest też dużą częścią świata i wychowania. W związku z tym wszystkie te inwestycje są inwestycjami, które mają sens i cel w realizacji tych potrzeb mieszkańców, ponieważ ten budżet jest bardzo mocno oszczędnościowy, to 90% tych zadań, które w tym budżecie są, to są tak naprawdę kontynuacje zadań, które już były realizowane. Natomiast 10% tych inwestycji to są zadania nowe, to są albo nowe programy, albo konkretne zadania, o które prosili mieszkańcy. Tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem żłobków, których kontynuujemy budowę. Przypomnę, że tu są dotacje z programu Maluch Plus. Chcemy, tak jak zapowiadaliśmy, zwiększać podaż żłobków samorządowych. Są też różne zadania z likwidacji barier architektonicznych, w tym dobudowywanie wind w budynkach komunalnych i zgodnie z obietnicą testowo realizujemy program w budynkach komunalnych w tym budżecie uwalniania więźniów czwartego piętra. Jeżeli chodzi o ochronę i kształtowanie środowiska, tutaj mamy oczywiście rewitalizację parków, kontynuację Parku Urbanów Wyspiańskich, Dwór Czeczów, Planty Podgórskie, Park Żółżycki, Park Kolejowy, Białe Morza. To są inwestycje, które były zapisane w budżecie. Kontynuujemy je. Błynówka Królewska, Nowe Eta, podwodnienie Parku Maćka i Doroty. Sporo tych inwestycji zielonych. Oświata i wychowanie. Te szkoły, które już były, gdzie zadania się toczyły, jak na szkoła podstawowa 133, ulica Wrony, 124, ulica Sucharskiego, ulica Prawochińskiego, Stawowa, Kutrzeby, Dekarta Portowa, Ćwikłowa, Myśliwska, to zakup lokalu akurat na potrzeby na Płaszowie, Grochowa. Te wszystkie zadania są kontynuowane. Sport i rekreacja i to również kontynuacja hali sportowej na Monte Cassino, ale bez basenu. Zespół szkół specjalnych numer 11, osiedle albertyńskie, Złotego Wieku, Na Stoku, Mackiewicza. Wszystkie te zadania znajdują swoją kontynuację. Pierwszy raz w budżecie wyodrębniamy zadanie wykup terenów zielonych pod nowe parki i pod nasadzenia. Do tej pory to było zadanie, które było w wykupie terenów i często na tą zieleń na końcu brakowało, bo były ważniejsze potrzeby. Nie będzie od razu gigantycznych kwot, ale rozpoczynamy to zadanie. Wprowadzamy do budżetu trzy nowe szkoły. W tych miejscach
gdzie najbardziej ich brakuje. Podchodzimy też inaczej do polityki mieszkaniowej. Wiemy, że w Krakowie brakuje mieszkań, w związku z tym budowa zespołów budynków mieszkalnych, faza projektowa na ulicy Wilickiej, architektów Ipadnińskiego, na te trzy kompleksy znalazły się środki finansowe. Tu są nie tylko inwestycje, tu są też działania takie, które miałem zapisane w programie, jak chociażby kolejne lokalizacje lodówek pełnych dobra, czy wsparcie Młodzieżowej Rady Miasta, czy Krakowskiej Rady Seniorów. W budżecie również zostały zapisane środki na razie na zakup działek pod ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt i grzebowisko dla zwierząt. Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia w parkach to też nowe zadanie. Wzrost nakładów na cyfryzację przez 3 najbliższe lata to będzie 60 milionów złotych. Odejście od papierowych dokumentów, jak najwięcej danych w open data, tak by mieszkańcy mogli z tego na bieżąco korzystać i by wszystkie decyzje były podejmowane w oparciu nie o intuicję, nie o lobbying nawet czy nacisk, tylko o konkretne dane analityczne. Modernizacja systemu oświetlenia publicznego wraz z instalacją usług typu smart na terenie Krakowa to też nowe zadanie. Działania przeciwpowodziowe, oczywiście część zadań już była zapisana, ale jest też trochę nowych zadań, ponieważ wiemy, że miasto nie jest w każdym obszarze swoim odpowiednio przygotowane na te powodzie. Akademia Bezpieczeństwa to edukacja dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej, też punkt z programu. Budowa nowych ścieżek rowerowych, powstaje lista rankingowa tych miejsc, które trzeba najmniejszym kosztem, a najszybciej w zakresie sieci dróg rowerowych naprawić, połączyć, tak by ta sieć była jak najbardziej spójna. Wzrost również budżetów rad dzielnic o 15 milionów złotych, tak by jeszcze więcej zadań było realizowanych przez dzielnice, przy udziale radnych dzielnicowych, konsultacji z mieszkańcami, którzy najlepiej wiedzą, czego ci mieszkańcy potrzebują. W zasadzie w każdej z tych segmentów, które są blisko mieszkańców i które rzeczywiście na bieżąco oddziaływują na jakość naszego życia, udało się wygospodarować wzrosty, mimo tego, że naprawdę ten budżet nie jest łatwy i tak jak mówiłem, 90% zadań to jest tak naprawdę kontynuacja.